Dobra. Teraz będzie pewnie epicka ucieczka z mnóstwem wybuchów i trupów. Bo czemu nie? Eksplozje, boom, trupy, pist, jep. Jest zajebisty, nie potrzebuje niczyjej pomocy w zabijaniu tych śmierdzieli. Jesus Christ! Oh, you scared the shit out of me. Where the fuck have you been? Sightseeing. I'll take that battery now. Oh, yeah. About that. Zgubiłam. I'm just kidding. Kurde ty. Ja ci dam, żartowałam. Here you go. Dziwne, że się zmieścił taki duży akumulator w tak małym plecaku. Ale okej. Wszyscy mają nieskończone kieszenie. What's that? Nothing. Wiem, że jesteś z Crawford. Quit with the Agmali. I know you're from Crawford. What? Who told you that? I saw you on a security tape. Why'd you lie to me? I said there were stories about Crawford. I never said that's how I knew about it. I never lied to you, and even if I did, so what? I don't owe you anything. You saved my life twice, but you can't tell me the truth? Are we really gonna do this now? Tak. I guess that's up to you. I used to live here with my sister. She was 14 years old. When the dead started walking and Crawford shut itself in, it seemed like a pretty good deal at first. We were safe. We had everything we needed to survive. Then the rules started coming down. No one who couldn't justify their place earned their keep. No one who required special care. My sister was diabetic, and by Crawford's rules, that made her a liability. I kept it a secret. Kept her safe for as long as I could, but in the end, I couldn't protect her. That's when I got out. Crawford, they always talked about how their system worked, how anything was better than becoming one of them. But I saw what they Ta wszystko jest lepsze od, I just wish od stania się jednym z nich, a... before they came and took my sister away. This is all I have left of her. I didn't have time to take it before I got out of Crawford. I just wanted it, okay? It's okay, Molly. I understand. She's pretty. What the hell? Chuj. I think that's our cue to get the hell out of here. Wiedziałem, że coś się stanie. Gdzie nasz toporek? Ktoś jest sabotażystą tutaj. Nie widziałem toporka, nie widziałem go. Sorry. I just got spooked by those bells, and then I heard someone coming. Kenny and I still can't get the door open to the armory. He sent me out to look for something we can use to bust it open. I found this. Toporek. Ben? Cholera jasna. I just found it. It was stuck in the door handle at the end o, of the hallway nie. Back there. Oh no. No i teraz! No i teraz! Co ty robisz, Molly? Spierdzielaj! Ja mam pistolet z nieskończoną amunicją. Ale kurde, ruchy to ma niezłe. Shit! Udało się. Ben! Co ty robisz? Nikt nie zginie, kurwa, nikt nie zginie. Rozpierdzielimy ich wszystkich. Przecież tam broń jest. Czy za tymi drzwiami też oni są? Ben, we talked about this. No, wait. I want to know what he meant. What do you mean this is all your fault? Kenny, I'm so sorry. I'm so sorry, man. Kid, this ain't the best time. Nie ma na to czasu. Save it for later. Ben, we don't have time for this now. I'm sorry, Lee. I can't do this anymore. He's got a right to know. Know what? O cholera. It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck, it was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandits at the motor inn, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. And that's when Duck...
Kenny, uspokój się. Enough! Calm down, man! You little pisshead! You're fucking dead, you hear me? Dead! My wife and child! You gotta both fucking kill! Kenny, ja pierdolę. Calm the fuck down! Nice group you got here. Not the time, Molly. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind! You know Ben didn't mean any harm. He was just trying to help. And I'm supposed to give a crap about his good intentions? The boat's not big enough for all of us. Somebody's gotta get left behind. Might as well be this piece of shit right here. Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well, but all I want to do is get back to Omid, and you put that at risk. Ben zostaje z nami. I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end. I vote Ben stays with us. What about the rest of us? Don't we get a say? O nie! To było skryptowane. Now can we go? Damn right. Vernon, come on. Ja pierdzielę. Wiedziałem, że tak się stanie. Wiedziałem, że ona zginie. Za mało o niej widzieliśmy, nie wydawała się zbyt ważna. Dobra, szykuję się na quick time eventa. A few rounds. That's it. You didn't close that door behind us? I could. The lock was busted. Great. Just fucking great. Come on. There's gotta be a way out down here. O kurwa! Zamykać drzwi! Zamykać! It's not gonna hold. Back upstairs! Strzelba! Lee, look! Dzięki. Przyda mi się. Dobra, skurwysyny. A, myślałem, że... S! Nie tym razem. Spierdzielać. Won. Przez deski cię uwaliłem, jak ci się to podoba. O kurwa, o nie. Faszuł won, jeden z drugim. Kurwa, szybciej. Udało się, dobra. Dawaj, S. I strzelamy. Fuck! Jak to możliwe? Dobra, dobra. Jest! Ciebie też! Posmakujcie mojego toporka! Kliknąłem. Dobra. Tak. Ja pierdzielę, Lee, to jest jednoosobowa armia. O! Straciliśmy toporka. Dobra, idziemy. This leads to the roof. We might be able to find a way down from there. You didn't come into town from the railroad, did you? Yeah. No tak. Why? Never mind. I can see the sewer where we came in from here. I think we can do this. Well, what are we waiting for? Go, go! Szybciej. Nie zastanawiać się. Ben, come on, let's go! Ja pierdolę, jak to możliwe? Ben, nie stój tak! O kurwa! Hold on, Ben. I've got you. Nie! Climb up! Come on, you can do it! There's no time! You have to go! Now! Dawaj, byśmy dali radę! Damy radę, nie! Nie puszczę go. Spierdalaj. Lee, we
both know. Byśmy... Jeno! Ciągnij. I nie wywijaj mi więcej takich kurwa rzeczy. Zrozumiane? Fuck! Co z tego, że zrobił to, co zrobił? Nikt nie zasługuje na pożarcie przez takich skurwysynów. No ale nasza ekipa jedną osobę się skurczyła. Nic jej nie będzie, jestem na 100% pewien. Pewnie z Omidem w berka się bawią. Clementine, if that's you, it's me, Lee. It's okay, you don't need to hide. Come Albo ten skurczybyk, co nas śledził. Fuck me! Przecież sprawdziłem Jesus chyba szafę. Where the hell is Clementine? Clementine! O, wszystko w porządku. Co z Omidem? You made it back. Told you I would, didn't I? Did you find my parents? Nie. No, we didn't. Sorry, sweet pea. I looked for them, but no. No, tak naprawdę nie szukaliśmy ich. One of those things got inside. It tried to get upstairs. I stopped it. Upstairs? Omid. You did good, kiddo. Real good. Hey, what do you say we go check on Omid? Reksiu, uspokój się, mnie tam. Ale myślę, że też mu nic nie będzie. Krista? Everything okay? Omid! Nic mu nie będzie, daj spokój. Ma puls. Pewnie. Nie żyje? Hold on. Is he dead? Krista, don't! Stay back! I never should have left you. I'm so sorry. Krista, get away from him! O, wszystko w porządku. Mówiłem! Mówiłem, że nic mu nie będzie. W końcu Clementine go pilnowała. We got you medicine. Good. Feel like I could use some. You okay, kid? You look worse than I do. O cholera. We almost didn't make it out of there because of this asshole. Should have left him behind when we had the chance. Nie. Guys, what the hell happened out there? Let someone else tell you. I got work to do. Okay, with a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes, thank you Dobra. So much. Jeżeli wszystko z nim będzie w porządku, Maybe to... Maybe now's a good time for you and me to have a little talk in private. Okay. Będziesz mnie obwiniać? Przykro mi z powodu Bree. Listen, man. About what happened to Bree. Don't beat yourself up over it. There was nothing you could have done. You want to know the worst part? What? I don't feel much. I mean, I don't feel enough. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. Przyzwyczailiśmy się do tego, nie? It's like I just take something like this. I tak właśnie dlatego taka znieczulica panuje. Better just get used to it. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. But this plan of yours, putting everyone on a boat with no destination, właśnie cel. That's her best chance of finding somewhere where she can be safe, because I don't. So ale nie ma innego, nie ma innego planu. What kind of an offer? Propozycja. I'll take her off your hands. Take her back with me to my people. We're well supplied, well hidden, and a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you. Muszę to jeszcze przemyśleć. That's what you want for her, isn't it? To be safe? You're coming at me with a lot here, Vernon. Need to think it over.
Of course, take your time, but I want you to think about some things. No, z jednej strony ma rację. Protecting these people as best you can so far, and they look up to you, rightly so. But it's different with a child. You might have brought her this far, but sooner or later she might ask you for more than you can give her. I'm sorry if that's hard to hear, but it's the truth. I appreciate it, Vernon. Let me think about it, okay? You do that. Okej. Ach, no dobra. Z jednej strony ma rację. Będzie tam bezpieczna. Ale z drugiej strony... Sam nie wiem. Nie zostawię jej u obcych. Hey, going somewhere? Yeah, I'm about to head out. I just wanted to say thanks for everything. Nie chcesz iść już z nami? Powinnaś z nami pójść. What are you talking about? Kenny's working on the boat right now. Thought you were coming with us. God knows you earned it. Yeah, I've been thinking it over. It's not for me. It sounds like it'd be pretty crowded, and I never did like the water. You sure about this? I'm sure. I've always done better on my own anyhow. No w porządku, jak chcesz. Listen, I'm not much for goodbyes. Tell the others for me? Sure. Pewnie. You take care of yourself, Molly. You too, Lee. To na razie. And you be sure to take care of that little girl. You know she thinks the world of you. No właśnie, z drugiej strony to... Good luck. My jesteśmy wszystkim dla Clementine, jeżeli byśmy ją porzucili. Co chyba by nam tego nie wybaczyła. Nie zostawię jej tam. Do tego też cały czas gadaliśmy, że nie, zostań w domu, zostań w domu i tak dalej. What are we going to do after he fixes it? Where will we go? Nie wiem. Tam, gdzie powie Kenny. We'll go wherever Kenny says. He's a good captain, and he knows the waters down south. He'll know where to take us. Clem, honey, what's wrong? Is Ben going to be okay? He doesn't seem the same since he got back. Sporo przeszedł. He's been through a lot, Clem. He's just gotten a little overwhelmed, that's all. Może jeszcze powinniśmy z nim pogadać. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? Może nie być na to czasu. I'd like to, Clem, but I don't think we'll have time. We really shouldn't stay here any longer. It's not safe. Przykro mi. Sięgnij, może przytul. Cholera jasna. Czuję się jak chuj, ale takie, ale tak to jest. Nie ma innego wyboru. Nie ma innego wyjścia. No dobra, co z tą krótkofalówką? Czy ten koleś nie będzie się z nami kontaktował już? Clementine? Pewnie sama poszła szukać rodziców. Świetnie. Tak to jest z tymi dzieciuchami. Walkie-talkie też wzięła chyba? Nikogo nie ma? Może to tylko sen? Nie mogli nas zostawić, nie? Albo teraz się kłócą. Clementine! Porwali ją. No ja pierdziu. Porwali. A co z resztą? Gdzie wszyscy są?
kubły na śmieci. Pewnie coś tam będzie. Fuck me! Spieprzaj! Spadaj! Uff. Dobrze, że byłem ostrożny. O, naklejki są, to jest jej. O. O kurwa! Jak to jest możliwe? Ja pierdolę! Lee? Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Lee? Where's Clementine? She's not in her room. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's mine. Oh my god. No way. No. No fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance she just wandered off on her own? Nie ma takiej opcji. Then who the hell took her? I don't know. Last night Vernon came to me and offered to take her. Może to on był tym kolesiem z krótkofalówką. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Okay. What do you need from us? Potrzebuję pomocy, żeby ją znaleźć. We may not have much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We're all responsible for Clementine, and in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help. All of our help. Damn right. We can't let you do this alone. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Hell yeah. Jesteście pewni? What are we waiting for? Are you sure about this? Could be dangerous. As opposed to what? Day-to-day life these days? We're sure, Lee. Just lead the way. You've always been there for me, Lee. Always had my back when I needed. Ja pierdziele. What kind of friend would I be if I wasn't there for you now? Bitten or not, I'm with you to the end. You can count on me. Wielkie dzięki, Kenny. What about you, Ben? Now hold on a minute. You're not really thinking about bringing him with us, are you? Pewnie, że tak. Deal with it, Kenny. The way I see it, Ben still has a chance to make things right. If he wants it. How about it, Ben? I don't know. Whatever you think is best. Clementine's one of the few good things left in this world. She always had a kind word for you, Ben. And she needs you now. Don't you think you owe it to her to help? You're right. I owe her. Tak jest. I want to do this for Clem, but I want to do it for Penny, too. I gotta make it right with him. Somehow. Gotta make it right. Okay, guys, we should go find Vernon. See if he took her. Let's head out. What about the boat? We just gonna leave it unguarded? If someone was gonna take it, they'd have done it already. Besides, what choice do we have? No właśnie. Idziemy całą ekipą. Boom, eksplozje, piz... Ja pierdzielę. Łapę można mu odrąbać! No i pewnie nikogo nie będzie. No i co teraz? Wiedziałem. Jakim kurwa prawem zabrałeś ją? Where the hell are they? Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Zresztą co mu tak na niej zależy, nie rozumiem. Ja pierdzielę. Teraz mamy jeszcze
mamy jeszcze mniej czasu. No jasny gwint. Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. Okay. And you should really watch your tone. Nawet gadali w innych kolorkach. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Czego ode mnie chcesz? Koniec! Epizod 5. Nie mamy czasu. Oh my god. 2 godziny 45 minut nad tym siedziałem. Ja pierdzielę. Okej, dobra, nasze wybory. Chłopak na strychu, czy go zabiliśmy? Ja i 74% graczy zrobiliśmy to, no bo nie było innego wyjścia. Nie mogliśmy go tak tam zostawić na pastwę losu w sumie. W sumie to już los się nim nieźle zajął, ale to po prostu nie byłoby humanitarne, że tak powiem. Okej. Czy skłamałem albo groziłem Vernonowi? Ja i 66% graczy nie zrobiliśmy tego. Z drugiej strony po co? Nie mamy nic do ukrycia. I wpadamy nieproszeni do jakiegoś kolesia i do jego grupy. I co w tym miejscu zrobić? No, trzeba się tłumaczyć, no nie trzeba powiedzieć co i jak, żeby tylko nas, kurde, nie zastrzelili. Bo inaczej byłoby po nas, tak mi się wydaje. Okej, okay. Chociaż jeżeli tutaj jest opcja, że możemy mu skłamać i mu grozić, tutaj o to myślę, że nawet jeżeli byśmy to zrobili, to byśmy przeżyli w jakiś sposób. No w sumie... Oni by myśleli, że jesteśmy z tym całym Clawford, czy jak to tam się zwie, z tą całą sektą. Więc czy wziąłeś Clementine ze sobą do Crawford? O właśnie, tak to się nazywa. Ja i 26% graczy zostawiliśmy ją w domu. No, myślę, że to jest raczej logiczne, ponieważ no, to miejsce było bardzo niebezpieczne. Mimo tego, że Clementine też z nami była przez ten cały czas. Ona też widziała, co... różne przerażające i straszne rzeczy, no nie? Ale myślę, że jakbyśmy zabrali ją do tego Crawford, to byłby z tym jeden wielki problem, ponieważ też wtedy nie wiedzieliśmy, czy oni żyją, czy nie. Wcześniej myśleliśmy, że wszystko tam jest w porządku. Jakby zobaczyli taką szwędającą się Clementine, to by zarąbali ją jako pierwszą. Bo takie zasady mają w tej sekcie. No nie? I w sumie też miałem takie wrażenie, że Omidowi nic się nie stanie, więc i z drugiej strony też w domu byłaby o wiele bardziej bezpieczna, nawet jakby się przepoczwarzył, ponieważ mogłaby się gdzieś schować, no nie? I zresztą też widzieliśmy, że ten jeden cały zombiak przyszedł i ona jego załatwiła, zamknęła go w szafie i było okej, okay. Było git, więc okej. Okay. Czy pozwoliłem Benowi spaść? Ja i 66% graczy przyciągnęliśmy go. Więc no, w tym miejscu to chyba normalne jest, że go uratowałem. No bo mimo tego, że no tak, można powiedzieć, że schrzanił, ale chciał dobrze, no nie? I nawet jeżeli przez niego Katia i Doug zginęli, to i tak po prostu to byłoby okrutne, gdyby go tak zostawić na pastwę losu zombiaków. Zostałby zjedzony i co, nie bylibyśmy gorsi od tego, co on, nie byłoby, po prostu nie, tak się nie robi. To nie jest humanitarne. To nie jest humanitarne, tak to się mówi? Ludzkie, o, ludzkie, tak, tego słowa szukałem. Cholerny francuski miesza mi się z polskim.
Czy pokazałem to, że mnie ugryziono dla grupy? No, ja i 80% graczy tak zrobiło. No bo co innego zostało do zrobienia? Trzeba być szczerym. Ja zawsze byłem szczery ze wszystkimi w tej grze, więc no, tak to już jest, ale kurwa mać. Nie spodziewałem się, że do tego dojdzie, jeżeli zostanie ugryziony, ale kurde, mogliby mu odjebać tą łapę. Już lepiej bez łapy żyć, niż zmienić się w żywego trupa. A siekiery i piły i takie rzeczy to mieli. No dobra. Kontynuuj. O, kto z tobą poszedł? Chwila. A, wszyscy ze mną poszli. Dobra, to też procentowo się liczy. Okej. Okej, widać. Okej, w porządku. Mi się udało... Nie, zaraz. Lee i Kenny to największy procent. 18. Tutaj udało mi się wszystkich zwerbować. Całe szczęście. Więc chyba złego zakończenia nie będzie, mam taką nadzieję. Nie popadliśmy po uszy w bad ending. Tak więc, no, co mogę powiedzieć o tym epizodzie? Już prawie 3 godziny, kurde, let's playa. Oczywiście będzie nieco krócej, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, musiałem ten checkpoint zrestartować, no nie? Więc to wytnę. I ten let's play będzie tylko i wyłącznie tym czwartym epizodem, ale ja pierdzielę, nie spodziewałem się, że aż tyle tego wszystkiego zrobię. Czyli zaraz, jakieś 3 godziny to będą chyba 5-6 części będzie. Ja pierdzielę, spokój na cały tydzień. I zarąbiście akurat, bo w poniedziałek chciałbym skupić się na czytaniu Godzilli NES. Co akurat dobrze wypada, bo będziecie mieli co oglądać do końca tygodnia. Więc tak. Chociaż... Nie wiem, jeszcze zobaczę, jak to podzielę na części. Postaram się, żeby było 6. I oczywiście dzisiaj jest piątek, no nie, ta część będzie ostatnia, więc nie wiem, chyba w czwartek czy w środę ona zostanie przesłana, ale mówię to jako że piątek, ponieważ dzisiaj jest piątek i ja nagrywam w piątek i powiem, że dziś pierwsza część będzie. Ale tu, zaraz, to w takim razie, skoro... Co się stało z tym całym Vernonem? To on nie jest za to odpowiedzialny? Może on jest członkiem tak naprawdę tych całych Crawfordów, czy jak to tam się zwie? I tylko tak gadał, że nic mu nie jest, bo tak naprawdę to mówił, że wszyscy mieli jakieś choroby i tak dalej, że po raku byli, no nie? Ale chyba nie powiedział, że on także był po tym. Że on także to przeżył. On się nimi tylko zajmował, więc równie dobrze on też może być częścią Crawfordów. I ten skurwysyn, który nas obserwował, także może nim być, ale czego on kurde chce? Żem się rozgadał! Okej. Tylko zerknę, epizod 4. Tak zapisało się. Tylko zerknę. Nie mamy czasu. Dobra, wszystko jest po polsku. No to więc... widzimy się... Piąty epizod przecież ostatni jest! Ja pierdzielę, za niedługo The Walking Dead ukończę, nawet się nie spostrzegłem. O kurwa, być może następna sesja będzie ostatnia. Ja pierdzielę. No dobra. W takim razie ja już kończę, to by było na tyle. Fraps się nie spierdzielił podczas nagrywania, nic, żadne klatki nie spadały, jest, aż kurde się dziwię. Jestem z tego niezwykle zadowolony. Mam nadzieję, że filmik wyjdzie tak, jak wyjdzie. Kurde, to chyba najdłuższa sesja, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Będzie 5-6 odcinków naraz. Wow. Ale dobra. W końcu zasługujecie na to, ponieważ dawno w The Walking Dead nie grałem. Tak więc... Ja się już tutaj nagadałem. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnej sesji, już ostatniej z The Walking Dead. Zrobię ją dopiero w piątek za tydzień. Ponieważ, tak jak powiedziałem, w poniedziałek chcę zająć się Godzillą NES i... czy NES Godzillą. Przekręcam cały czas tą nazwę, którą oczywiście na główny kanał prześlę. No to by było na tyle. Mam nadzieję, że Fraps niczego nie spierdzieli. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze. Na razie, do następnego razu i cześć!